Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Dariusz Węgrzycki, członek konwentu Business Center Club. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Panie Dariuszu, wygląda na to, że zwiększa się znowu ilość zachorowań. Minister Zdrowia na razie straszy i przebąkuje, ale już za chwilę może się okazać, że tydzień temu otwarte hotele znowu będą zamknięte, pojawią się nowe obostrzenia. No i jak to wpłynie na gospodarkę znowu? Czy to w ogóle ma sens otwierać cokolwiek w momencie, kiedy będziemy co tydzień zamknięte? Zamykali, otwierali, zamykali, otwierali. No wie pan, po pierwsze wszystkich serdecznie witam, dziękuję serdecznie za zaproszenie. No cóż, co ja mogę powiedzieć? No generalnie rzecz biorąc, ja mam problem podstawowy, poznawczy z tym wszystkim. Bo tak naprawdę y, jesteśmy prawie już rok w, w środku epidemii i ja i chyba prawie coraz więcej ludzi ma wrażenie, że wszelkie obostrzenia, wszelkie decyzje podejmowane przez rządzących są obarczone jakimś takim... Brakiem profesjonalizmu. Nie są to oparte, te zarządzana na jakichkolwiek badaniach. Mamy, no, wcześniej się rozmawialiśmy, żeśmy sobie porozmawiali, nie mamy setki tysięcy urzędników, badaczy, naukowców, a opieramy swoje wiedzę na temat koronawirusa na no, pan minister ostatnio na yy, w zasadzie jakiegoś tam dziennika science. Czy jakieś piosenka z amerykańskiego stwierdził, że zarażenia chodzą tu, czy, czy w innym miejscu. Także no to jest, to jest sytuacja nie do. Chodzi panu o to, że nie mamy, mamy tyle przypadków w Polsce, że moglibyśmy rodzime społeczeństwo przypadek. Że jakby żebyśmy dzieje, wiedzieli, że tak naprawdę doszli do zero jedynkowej odpowiedzi, gdzie się zarażamy, gdzie ponosimy ry największe ryzyko, bo na tą chwilę moim zdaniem jest to kompletnie nie trzyma się kupy. Tak? No tak, no bo jak ja słyszę, że. Yy... Nie wiem, zwiększyła nam się ilość zachorowań, i w związku z powyższym, tydzień temu otwarte hotele, które na dobrą sprawę jeszcze nie zdążyły, ci goście zdążyli do końca tam dotrzeć, i już mają być zamknięci z tego tytułu, no to wychodzi na to tak, jakby, no nie wiem, byli ofiarami tego, że gdzieś indziej ludzie byli nieodpowiedzialni, albo nie wiem, po prostu mamy trzecią falę. Zachorowań, mamy nowy szczep i, i, i dlatego to się dzieje. Znaczy, ja generalnie w ogóle bym nie tragizował z tym, znaczy nie tragizował. No, ja uważam, że te szczepy to mamy od początku i nie oszukujmy się, że my nie mamy szczepu angielskiego, że ktoś mi wymawia, że mamy 5% zachorowań, to jest szczep angielski. I znów mam pytanie: czy są robione badania? Z tego co wiem, jeden, jedna, jedna tam klinika się tym podjęła i próbują to badać na bardzo wąskiej yy, próbie, więc tak naprawdę tego nie wiemy, ile tych osób tego. Mamy informacje, na przykład, że są robione jakieś badania przesiewowe w jakiejś tam gminie dotyczącej nauczycieli i okazało się, że jakieś tam 40 czy 50% nauczycieli ma już przeciwciała. No, no, to co, co w ogóle zaprzecza wszelkim, wszelkim informacjom, które mamy od rządu. Więc no, ja powtarzam, my tak naprawdę poruszamy się po omacku. Powinniśmy, powinniśmy teraz yy, zamiast nie wiem yy, testować na koronawirusa, to badać przeciwciała? Znaczy szczerze powiem, ja nie mam na to odpowiedzi. Nie jestem wirusologiem. I nie, ma, nie mienię się tym osobom. Jestem osobą, która prowadzi swój interes, mniejszy lub większy, i tak naprawdę patrzę na to wszystko, co się dzieje w koło, i patrzę na moich kolegów, przyjaciół, znajomych, którzy prowadzą mniejsze lub większe interesy, albo zwykłych pracowników, którzy pracują w tych firmach, to niepewność. I to, co nas czeka w przyszłości, jest dla mnie szokujące, że y, takie decyzje. Które mają wpływ na tyle milionów ludzi, są podejmowane tak ad hoc, bez jakiejkolwiek zastanowienia. To porozmawiajmy o tej przyszłości. Inflacja e, wzrosła o 2,7% w styczniu. E, to największa zmiana miesięczna od 2011 roku. To pierwsza niepokojąca informacja. Druga niepokojąca jest taka, że e, mocno rośnie bezrobocie. E, przewidywano, że wzrośnie jeden punkt procentowy, wzrosło o dwa punkty. I teraz znów. Statystyka. Super temat do ukrycia każdej tezy. Moje zdanie na temat inflacji, mam na ten temat, rozmawiam z moimi kolegami od wielu, wielu lat. Mam co do tego wielkie wątpliwości. Każdy człowiek wchodzący do sklepu czy kupujący mieszkanie ma co do tego wątpliwości. Jeżeli ktoś mi mówi, że mamy inflację 1%, tak jak jeszcze 3 lata temu, a mieszkania, nie wiem, w Warszawie rosną 20% czy 15% rocznie, no to ktoś ma pewne problemy poznawcze. Jeżeli chodzi o bezrobocie, ja uważam, że to znów, rozmawiamy o bezrobociu rejestrowym. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy na przykład, czego te statystyki nie biorą pod uwagę. Wiosną wyjechało setki tysięcy Ukraińców, które tak naprawdę pozostali na miejscu, Ukraińcy, którzy są to bardziej osiedleni, pracują dwa, trzy lata tak, dłużej. Tutaj tak naprawdę tak, mają cały czas całą Są zakotwiczeni, ale ci tacy, których jest bardzo dużo, którzy przyjeżdżają na 3 miesiące, 6 miesięcy gremialnie, na wiosnę wyjechali. Dlatego te, te statystyki rejestrowe bezrobocie nie pokazało nam, nam tej sytuacji, która tak naprawdę na rynku pracy już był armagedon. On był wiosną i się toczy do tej pory. Teraz y, zaczną tracić pracę, niestety, i to, jest, i to jest moim zdaniem stuprocentowo pewne, osoby po pierwsze w chorece. I na przykład miałem dane, czytałem wczoraj chyba w Rzeczpospolitej, oczywiście uważam, że trochę przesadzone, ale no zatrudnione w chorece jest około miliona ludzi, to przewidywane jest, że w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy starczy pracy około 250 tysięcy. Czy to jest przesadzone? Trzeba się nad tym zastanowić, ale na pewno na pewno bezrobocie będzie rosło dramatycznie. Jak, z pańskiej perspektywy, z pańskiej firmy, jak to wygląda? Czy trudno panu utrzymać to zatrudnienie, czy akurat pańska branża no nie została dotknięta? Znaczy się, ja powiem tak, jestem w jakimś sensie beneficjentem tej sytuacji. Nie brałem udziału w żadnych tarczach. Wszystkie firmy przeze mnie prowadzone czy zarządzane. Są związane z rynkiem FMCG. Więc a tak... proszę to wyjaśnić FMCG? Bo, bo jak tak rozmawiamy. Towarów szybko zbywalnych, więc pokrótce, ja handluję żywnością w pewnym mhm. sensie, a i produkuję. Więc no jasno, ja nie odczułem w ten sposób tego. Wręcz uznaję ubiegły rok ja za jeden z lepszych w historii mojej firmy. Mhm. Więc ja nie mam problemu z zatrudnieniem, nie zwalniam, wręcz zatrudniłam. Wręcz była sytuacja taka, że latem otworzyłem nową firmę. Była okazja biznesowa, się nadarzyła, i otworzyłem następną, która sobie całkiem nieźle radzi. Także mówię, ja nie jestem no i teraz, wyznacznikiem. Teraz nasi słuchacze powiedzą tak. Gdzie <grym> się panu dzieje, a pan narzeka, że, a będzie, ja nie narzek że, będzie, że będzie bezrobocie. Znaczy, wie pan co? Ja powiem tak, jeżeli my patrzył w zorię z punktu pracodawcy, to bym powiedział, uf, nareszcie pojawi się bezrobocie. Ale ja podchodzę do tego na zasadzie empatii. Nie cieszę się z, osoba, z robocia, bo dodatnie to pewnie moich przyjaciół, mojej rodziny, moich znajomych i wcale to nie jest dla mnie pocieszające. Ale patrząc zero-jedynkowo z punktu pracodawcy, ta sytuacja na rynku pracy, która miała miejsce przez ostatnie 6 lat, mhm. no ktokolwiek zajmuje się jakąkolwiek działalnością prywatną wie co się działo, była totalnym dyskomfortem, tak? No, na tą chwilę, Powtarzam, żeby to było źle nieodebrane. Ja się kompletnie z tego nie cieszę, ale jeżeli panu z punktu pracodawcy, sytuacja na rynku pracy na pewno bardzo, bardzo się Mówi Mówił pan, pan, że nie korzystał pan z tarcz antykryzysowych. Dlaczego? One były źle skrojone? Nie potrzebował pan? Czy dobrze zrobili ci, którzy skorzystali? Znaczy tak, Czy to, którzy skorzystali, każdy przedsiębiorca ma swój rozum i była okazja do wyciągnięcia jakiejś tam pieniędzy. Czy tak? Część grupa oczywiście ta pomoc się należała. Wleciał śmigłowiec, rząd zdecydował, otworzył drzwi zaczął sypać pieniądze. Jednym trafiło się trochę więcej niż powinno, innym trafiło się mniej niż powinno. Generalnie szkoda mi na pewno tych małych i mikrofirm, do, do których ta pomoc tak naprawdę trafiła na najmniejszym stopniu, a które są najbardziej poszkodowane na, na całej tej sytuacji. A, a, wobec, a ja, moje firmy generalnie nie podlegały pod tą tarczę, nie spełniały kryteriów. Jedna z firm podlegała pod tą tarczę, ale z premedytacją tej tarczy nie wziąłem, bo wczytałem się w jej warunki. Nie byłem zainteresowany pomocą, którą musiałem i tak zwrócić za dwa lata, bo nie miałem takiej potrzeby, więc po prostu z niej nie skorzystałem. Mhm. A myśli pan, że przedsiębiorcy mieli świadomość tego, że korzystając z tych tarcz, te obostrzenia no, w pewnym momencie się zemszczą? Znaczy się wie pan co. Każdy był w takiej sytuacji, nie oszukujmy się, wszyscy byli tym zaskoczeni i tak naprawdę patrząc po to, co się działo w całym, na całym świecie, oprócz może Azji, nikt tego nie przewidział ani nie był w stanie na to zareagować. Każdy, każdy przedsiębiorcy zaproponowano jakieś pieniądze, więc on z tego skorzystał. Oczywiście, czy niektórzy nie doczytali albo doszli do tego zbyt optymistycznie, że jakoś to będzie za dwa lata, jakoś to zwrócę, bo trzeba naprawdę się temu dobrze przyjrzeć, że gro tych tarcz wcześniej prowadzonych są to tarcze zwrotne, które trzeba będzie naprawdę oddać. I tutaj stawiam kropkę. Dariusz Węgrzycki, członek konwentu Business Center Club był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.